Mury już są, a lada moment powinien stanąć gigantyczny słup z charakterystyczną żółtą literą M, czyli logo restauracji McDonald's. Na ulicy Kołobrzeskiej w Wałczu, tuż przy zjeździe z obwodnicy, powstaje popularny bar szybkiej obsługi. Korzystać z niego będą przede wszystkim podróżni. A czy mieszkańcy Wałcza również? Ja nie za bardzo McDonalda lubię, więc od czasu do czasu z dzieciakami pojedziemy, ale tak to nie. Nie, bo to nie nasze i nie tutejsze. Powinno być coś regionalne. Myślę, że lubią fast foody i będą się stołować. To może być dobra inwestycja, bo tak to trzeba jeździć do Piły. Działka, na której powstaje popularna restauracja, została wystawiona przez miasto na sprzedaż w trakcie budowy obwodnicy w 2019 roku. Interesowali się nią dwaj światowi giganci, McDonald's i KFC. Ostatecznie działka została sprzedana tej pierwszej sieci, a do kasy budżetu miasta trafiło ponad 2,5 miliona złotych. Biuro prasowe McDonald's zdradziło nam szczegóły tej inwestycji. Restauracja McDonald's w Wałczu będzie restauracją typu drive, a więc także z obsługą gości zmotoryzowanych. Budowa dopiero się rozpoczyna. Jeśli prace budowlane i wykończeniowe będą przebiegały bez zarzutu, otwarcie nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku. Na tablicy informacyjnej inwestycji jako data zakończenia robót widnieje 31 grudnia 2021 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że już w następnym roku będziemy mieli okazję zjeść w wałeckim McDonaldzie.